Myślę, że biznes powinien angażować się we wszystko, co jest wartościowe. Każdy pracownik, każdy biznesmen, każdy skądś wyrasta, gdzieś nabywa umiejętności i od tego, jakie będą szkoły, jacy będą nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy, tacy też będą później uczniowie, a w konsekwencji osoby, które pojawiają się w firmach. Polski dyrektor szkoły powinien mieć szansę rozwoju na poziomie, który do tej pory był zarezerwowany tylko dla najwyższej kadry zarządzającej. APLO jest takim wsparciem dla dyrektorów szkół, które pozwala zainicjować prawdziwe zmiany. APLO dało mi narzędzia pozwalające i skutecznie zarządzać ludźmi i rozbudować wizję i misję placówki oświatowej, której jestem dyrektorem. Program APLO nauczył mnie przede wszystkim być otwartym na wszystko, co się zmienia, na zmiany, być ciekawym tych zmian i nie bać się tych zmian. APLO jest programem interaktywnym, to znaczy, że to, co się dzieje na APLO, dzieje się w wymianie między nami a ludźmi. W tym sensie to zmienia i nas, i ludzi. Nas zmienia, bo otwiera nam oczy na trochę inne problemy, na trochę inne widzenie świata. Ich zmienia, bo my z kolei poszerzamy trochę ich poziom samoświadomości. To, czego doświadczyłam na APLO, znacząco wyszło poza moje najśmielsze oczekiwania, więc dało mi więcej niż to, na co liczyłam. W swojej działalności inwestujemy w liderów. Zdajemy sobie sprawę, że tych liderów trzeba wychowywać, liderów trzeba edukować. W związku z tym nasze głębokie przekonanie, że wsparcie programu, który przygotowuje liderów, ma głęboki sens. Dzięki APLO mamy szansę na prawdziwe zmiany w szkole i na to, żeby ta szkoła przygotowała młodych ludzi do życia w zmieniającym się z dnia na dzień rynku pracy. Edukacja to przyszłość naszego kraju, przyszłość świata. Nasi uczniowie to potencjalni pracownicy biznesu. Myślę, że wychodzę z APLO 2 wzmocniona, mocniejsza i na pewno zainspirowana bardzo.